Cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszej Violett. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem i słuchajcie, przyznam się, że poza nagraniem pochodziłem trochę, szukając tych roślinek, bo w poprzednim odcinku dostaliśmy tą moc, którą możemy tutaj ożywiać te roślinki, ale już więcej nic nie znalazłem, żadnej rośliny, znalazłem za to dwie kuleczki, te orby nasze, nie? One tutaj w ogóle te paski się powiększają, nie zauważyłem tego. Mamy cały medalion, więc myślę, że możemy, bo on coś mówił, ten dżdżownica, ja to pamiętam. On mówił, że jak będziemy mieć już całość, cały składnik medalionu, to wtedy będziemy mogli do niego pójść. A, w ten sposób. Zastanawiam się jeszcze, słuchajcie, czy wszystko tutaj... W ogóle piec nam otworzył. Świetnie. O kurde, nic nie widzę. To tak ma być? Gdzie jestem? A to co to jest? Idzie coś do mnie, czekajcie. A, tu jeszcze będziemy mogli rzeczy pozbierać, więc może... Czekajcie, bo... Nie wiem, o co chodzi, ale widzę, że mogę przenieść tą drabinę w jakiś sposób, nie wiem. Bez świetlik, więc jest dobrze, nie? Aha, nie mogę w tej chwili. Robimy sobie drogę, tak? No dobra. Patrzę, gdzieś są jakieś kuleczki jeszcze, ale jak jest tak ciemno, to tak nie za bardzo. Świetliczek pomalutku idzie za mną. Nie mogę go pogonić ani nic. Przenoszę drabinę dalej. Dobra, idziemy dalej. Widzę, że można iść dalej. Nie ma tutaj... Patrzę na dole, nic kurde nie ma. O, osiągnięcie mamy za to. Dobra. Tylko teraz pytanie... Czemu my tu przyszliśmy? Do czego nam to potrzebne? Czy mamy trochę niżej zejść? Zebrałem orba, ale wiecie co, klikam na oślep, więc... Niby mogę to przenieść, tylko pytanie, co ja mam się wrócić? Tu jakby już koniec drogi, nie ma drogi, a to co to jest? Czekajcie, bo... Aha. Ale nie. Bo tak pomyślałem, że można by było jakoś zejść z tego niżej na przykład, nie? Tu. Ale jakoś tak... Że ona umie fruwać, więc... O! Aha, dobra, czyli tak możemy sobie jeszcze zejść. To czekajcie, to zanim zejdę, to może zejdę też tutaj jakoś. Da się tu zejść? Niekoniecznie. Dobra, spróbujemy tu, bo tu chciałem potem po tą linę. Nadal nie mogę. O, czekajcie. Tu można zejść. Ona chyba potrzebuje liny. Bo będziemy mogli zejść na dół, ale... Chyba potrzebujemy liny, bo... Matko... Ciemno tu? Aha. O, może tak? Dobra. A tu? Tu można zejść? Tak. Tu mamy lawę. Zrobimy tak, przyjdziemy sobie po prostu. Zwyczajnie. Dobra, i teraz... Czekajcie, bo... Nigdzie już nie mogę tej drabiny tu dać. Nad tym też nie. Dobra, to w takim razie idziemy chyba na górę. Może jest tak, że będzie trzeba przymocować gdzieś tą linę na górze. I wtedy dopiero... zejść tutaj na dół. Muszę ją wziąć ze sobą. O, orb. Do góry. Mam nadzieję, że o to chodzi, bo jak nie, to się wścieknę. Zrobię cięcie w tym. Nie będę was już tutaj zamęczać. Czy ten świetlik idzie tak pomału? To jest ta woda. Nic tu nie mogę. To tylko zabraliśmy te orby. To wiecie co? To może tak. To tutaj... Ale nie, no przecież ja nie zejdę bez tej drabiny. Chyba, że tu... Będę mógł teraz rzucić tą linę. Czekajcie. Nie. O co można zaczepić linkę? Dobra, słuchajcie, zlazłem tam... Zlazłem jeszcze raz na dół. Tutaj o ten gwózdek, znaczy o tą śrubkę trzeba było. Tą linę. Tylko teraz pytanie... Aha. Rozbujać się. Nie ma tutaj żadnych tych orbów. No nie. No dobra, idziemy dalej. O, jest i pajęczyca. Czekajcie, to jest... Obrona... Ciekawe, czy mam zapis. Ale... Co ja mam tu zrobić? Coś mi się zacięło, czy jak? No, kontynuuj. Bo nie mogę nic zrobić. To jest przed ogniem. Strzałki nie działają, ona czymś strzela. Słuchajcie, bo to nic nie działa. Nie wiem, czy czasem się nie zacięła gierka i... Ja nic nie mogę tu zrobić. To tak ma być? A nie, dostała. No ale nie mogę się ruszyć. Na czym to polega? Dobra, jeszcze raz. Dobra. Dobra, udało mi się raz. Dobra, dwa razy. No, a nie, no to nie było takie trudne. Trzeba było po... w lewo albo w prawo. A mi się wydawało, że się coś zacięło, słuchajcie. Ale nie, udało się. I co? Po pokonaniu... O, jesteśmy w pokoju. A rodzice są? A kuku. O, takie szczęśliwe, fajne zakończenie. No dobrze. Amulet został. Poradziliśmy sobie. Sprytnie. Koniec? Pewnie koniec. Oczywiście, że tak. Powiem wam, że bardzo fajna gierka. Tak, polskich naszych autorów. I powiem wam, że też nie należy do prostych. Zaciąłem się kilka razy. Musiałem zerknąć na przykład jak, gdzie Teo poszła. Ale to chyba tylko tak, tylko to było. Nic więcej, nie chciałem psuć sobie zabawy. Wiecie co, jeśli chodzi o te piłeczki, to nie wiem, chyba mi się wydaje, że wszystkie udało mi się zdobyć. Nie wiem. Bo cały czas dostawałem jakieś osiągnięcia. Muszę zobaczyć, jakie jeszcze osiągnięcia zostały w tej grze do zdobycia. Generalnie bardzo mi się podobała. Taka inna troszeczkę, nie? Taka w zupełności, no taka inna. Inna niż te dotychczas te wszystkie przygodówki. Fajna taka, kreskówkowa. Trudna, więc było co robić. Zajęło mi to chyba 8 odcinków. Fajnie. Zamiast za to na pewno znajdę jakąś jeszcze inną przygodówkę. Także dziękuję wam, że byliście ze mną w tej serii. Może też coś takiego podobnego mi się uda znaleźć. Fajnie by było. Bo mi się to podobało. Naprawdę bardzo fajna gierka. Przyjemna. I jeszcze też właśnie szukanie tych piłeczek urozmaicało właśnie przygodę. Dziennik. Czekajcie, sprawdzę jeszcze, co my tutaj mamy. Garść wspomnień z podróży, czyli... Jezu, nie mogę tego w krainie... Dzienniusz naukowej peregrynacji w krainach niezbędnych, sobliwych przez... Wiecie co, nie mogę rozczytać tego. Znaczy te... Chodzi mi o te literki. Czemu one są takie? Tak, i to jest to wszystko, co zdobyliśmy. Wróżka, szczypawice, tak, pajęczyca, mole, krety, łabędzie. To wszystko czytaliśmy. I czajnik, i krasnale, i żaby, ta, myszy, ślimaki, żółw. Aha, te właśnie takie. Rekinobóbr, kukułka, konik, gąsienica. I to wszystko. Tylko pytanie właśnie, czy wszystko zdobyłem? Wszystkie strony? Nie chcę mi tak pokazać. Autorzy, opcje. Dobra, chyba wszystko. Wszystko to, co się dało, to chyba zrobiłem tutaj. Dziękuję wam za dzisiaj. Dziękuję wam za to, że byliście jeszcze raz ze mną w tej serii. I cóż, do następnej jakiejś, nie? Trzymajcie się. Cześć.